23 października 2015 roku. Jesteśmy pod starostwem we Wrocławiu i na tropie powodów, jak to się stało, że zamieniono Wrocławiowi herb w 1990 na czarnego orła. Proszę Państwa, od 1948 po wojnie do 1990 powiat wrocławski miał zupełnie inny herb. Orzeł był, jedna strona orła jest biało-czerwona, a druga strona czarna. Ale od 1990 roku, czyli rzekomej wolności, nie wiadomo dla kogo, ten orzeł jest czarny. I tak jak on tutaj jest prezentowany, widzicie Państwo, nawet na czarnym tle. Nie wystarczy, że cały czarny, to jeszcze na czarnym pasie takim. I oczywiście wstanie polska flaga, no i nielegalna szmata unijna, bo przypomnę, że Unia Europejska nie ma żadnej flagi ani żadnego hymnu. Przykry to jest widok. I ci urzędnicy, starosta powiatu wrocławskiego i ci setki urzędników, wielki budynek na Kościuszki 131 we Wrocławiu, pracujący tutaj, codziennie wchodzą do tego budynku i wychodzą. Może tylnymi drzwiami, ale mieszkańcy powiatu wrocławskiego tymi drzwiami wchodzą do tego budynku. Widok jest straszny. Dziękujemy za uwagę.